analizy preferencji Suwałczan w zakresie wyboru imion dla nowonarodzonych dzieci dokonał Suwalski Urząd Stanu Cywilnego. Jak poinformował przedstawiciel ratusza Kamil Sznal, większość osób, które zostały rodzicami w 2022 roku, wybierała imiona tradycyjne. Jak informowaliśmy, wstępne dane pokazują, że w ubiegłym roku w Suwałkach urodziło się 564 młodych Suwalczan. Oczywiście, jak zawsze, są oni nazwani taką listę tych imion, zarówno najbardziej popularnych, jak i najmniej popularnych, bo występujących w liczbie 1 przygotowaliśmy. No i wygrywa w ubiegłym roku imię Zofia. Takich dziewczynek mamy 18. Na drugim miejscu jest Franciszek. Takich chłopców jest 16. Na trzecim miejscu jest Maja i takich dziewczynek jest 14. Bardzo popularne imiona to również Jakub, Zuzanna, Leon, Nikodem, Oliwia, Pola, Jan, Laura, Lilianna i Stanisław. Wśród ubiegłoroczniaków znalazły się obok Zoś, Franków i Janków również dzieci, których rodzice sięgnęli po dość niecodzienne imiona. O ile Jessica absolutnym unikatem nie jest, o tyle lista naprawdę rzadko spotykanych imion jest za miniony rok dość pokaźna. Jeżeli chodzi o te najmniej popularne imiona, czyli tak jak powiedziałem, występujące w liczbie jednej osoby, to najpierw takie bardziej może niespotykane są to imiona Ariana, Ariela, Elizaweta, Konstans, Gerald, Malicja, Roza, Tiago czy Jessica. Trzecia grupa imion to te znane, ale rzadko stosowane w ostatnim czasie. Aneta, jak Agata, jak Kaja, jak Kalina, jak mój imiennik, czyli Kamil, jest również jedyny Kamil, jak Magdalena, Marcin, Mariusz czy Patrycja. Także jak widać, imiona są różne, ale można powiedzieć, że statystyka pokazuje jedną rzecz na przestrzeni kilku ostatnich lat. Cały czas Zofia, Franciszek, Maja, Hania, te imiona są cały czas najbardziej popularne imionami w Suwałkach i to nie zmienia się już od kilku ostatnich lat. Jak ustaliliśmy, w niektórych przypadkach suwalscy urzędnicy, ale też i rodzice zasięgali opinii Rady Języka Polskiego, która z dużą dozą cierpliwości, ale i z dużą otwartością wypowiadała się na temat imion wybranych dla milusińskich.